cukróweczka. U nas jest dosyć sporo cukrówek. My bardzo lubimy te gołębie, bo tak chyba można nazwać, że to są gołębie, cukróweczki. Dzień dobry, witam wszystkich na naszym mini gospodarstwie ekologicznym. Ja mam na imię Jacek, a mojej żonki jeszcze nie ma, bo jeszcze dzisiaj odsypia wczorajszy wieczór. Długo żeśmy pracowali, więc sobie niech dziewczyna śpi. A ja przyszedłem podlewać. I chciałem wam też powiedzieć tutaj, puszczam cały czas o kapuście i o tym samym już naprawdę może się to znudzić, ale chciałem wam pokazać tutaj najbardziej pożyteczne zwierzątko na naszych ogródkach, przynajmniej na moim. Ono jest bardzo pożyteczne. Tutaj jest to zwierzątko. Widzicie to? O, jest tutaj. O. Nie widzicie? Ślimak. Wyrzucę na razie. I ja używam też proszku takiego niebieskiego. Ostatni raz był używany, nie wiem, miesiąc temu, półtora miesiąca temu, jakoś tak. I od tamtej, jak ta kapustka mi większa porosła, to już tego nie używałem proszku. A chyba z miesiąc temu. Tak po obrzeżach zrobiłem taką barierę. No wiadomo, deszcz nie deszcz i to wszystko wypukało. I zobaczcie, co potrafił zrobić ślimak. To nie jest od gradu, tylko to jest wszystko wyłupane, wyjedzone przez ślimaki. I teraz, no co trzeba byłoby zrobić? Przynajmniej ja wam powiem, w jaki sposób ja teraz będę to robił. Dzisiaj wieczorem, one wieczorem wychodzą najlepiej, najfajniej, albo z samego rana. Ale dzisiaj z samego rana żeśmy po prostu już sobie pospali. I o, widzicie, co zrobił ślimak? Jak siatkował mi kapustę? Nie muszę siatkować już, nie, bo to już jest zrobione. I postaramy się te ślimaki wyzbierać i proszek znowu nasypię taką barierę w koło tutaj. Dlaczego nie chcę sypać między grządkami, tutaj między kapustą, bo ja tego nigdy nie robię. Jeżeli, bo pamiętam jak puszczałem na temat tego niebieskiego proszku, że chemii do ziemi idzie i tak dalej. Na pewno coś tam idzie. To wiecie, nieraz kupa jest groźniejsza niż ten środek. On jest dopuszczony do sprzedaży, czyli może być stosowany na naszych ogródkach, ale bez tego się nie pojedzie. No niestety, nie da się wszystkiego zrobić tak w miarę ekologicznie. Tylko mówię, że teraz my wyzbieramy te ślimaki tutaj z żonką. Dzisiaj będziemy sobie chodzić. Sobota, niedziela, wyzbieramy te ślimaki, żeby one tutaj nie były w tej partii, na tym polu uprawnym, powiedzmy, że tak. Wyzbieramy je i wysypię tutaj proszek w koło, czyli zrobię granicę taką z tego niebieskiego proszku. Nie sypiemy pod kapustę bezpośrednio, bo wiadomo, że coś tam może przejść i ta kapusta nabierze tej chemii, nie wiem, tej chemii z tego proszku i dlatego nie będziemy sypać tutaj, bo nawet kapusta może uszkodzić. No tak to właśnie wygląda, że bez środków ochrony roślin to jest trudno. W tym roku praktycznie no niczym nie było pryskane. Niczym oprócz tego środka, który właśnie używam. Ten niebieski proszek z brosa, bo takiego używam, on jest najlepszy. Ale jakby tego nie było w ogóle, to by było to tak jak tutaj. Widzicie, nie ma główki, ona odpadła, zgniła. Tą główkę ściągniemy. Ona tam była taka brzydka. I ona tylko, wiecie co? Ona jest twarda, tylko z wierzchu. Ja ją wyciągnę, tą kapustę przy was. O! Zobaczcie, jaka kapucha duża. Zobaczcie, kapusta mi się udała w tym roku. Tutaj mi gęsi pozałatwiały. To gęsi właśnie już tam, ta bariera jest zrobiona, że tutaj nie wejdą. Ale potrafię tak ślimak zrobić. No i to jest problem. A ktoś nas oskarża, że sypiemy jakieś proszki. W sklepie na półce nie jest posypane. Tam jest o wiele lepsze. W tym roku będzie kapusta droga. Dlaczego? No bo kapusta ugniła na polach. Bynajmniej w naszym regionie tutaj, świętokrzyskim, z tą kapustą nie będzie tak ciekawie. Tak samo jak ogórków było o wiele mniej i bardzo szybko się skończyły, tak samo z kapustą będzie. Pomidor się trzyma. Ale jest tak gorąco, cały czas po 30 stopni mamy. Jutro ma być niby 24. W niedzielę, ale później znowu następny tydzień będzie bardzo gorąco. Ja nie wiem, czy się nie przestawić na jakieś takie, wiecie, inne uprawy czegoś. To, co są w bardzo ciepłych krajach. I czy to nie jest za jakiegoś tam egzaminu. Ale okazuje się, że ja mam po prostu za dużo w tych szklarniach tych pomidorów i ogórków.
I chyba tam wsadzę sobie, nie wiem, jakąś cytrynę, mandarynkę, jakiegoś pomarańcza. Tak, no wiecie, żeby w naszym... Są już na pewno takie odmiany. Poszukam w internecie, zobaczymy, pojeździmy po tych sklepach ogrodniczych, czy tam nie będzie można czegoś kupić, jakiejś takiej bardziej egzotycznej roślinki, żeby sobie rosło. Bardzo dużo znajomych pomidorki chciało, ogórki, a jak co do czego przyszło, to później nikt od nas tego nie chciał wziąć. No tak to jest, jak za darmo to. Owszem, jak trzeba było zapłacić trochę pieniążków, no chociażby, no bo to słuchajcie, pracy nie pokryje, tak? No to wtedy oni... A, jak tutaj dostał za darmo kilogram czy dwa, to było fajne, pyszne i on wszystko to zjadł, a jak trzeba było kupić, to on tak dużo pomidorów nie je, on tylko jednego tam zje, tam na tydzień i tak dalej. No widzicie, tak to właśnie jest, nie? Chociaż pozdrawiam naszych znajomych, ale tych niektórych tylko, bo niektórych nie lubimy w ogóle, nie chcemy, żeby do nas przyjeżdżali. A bardzo dużo ludzi do nas przyjeżdża, ostatnio też była chmara dzieci. Ale nie nagrywamy dzieci, żeby nie było to, żeby ktoś tam mnie później nie oskarżył. Dobra, takie trochę, byle jaki ten filmik z samego rana, ale co ja mam robić? A jak się odzwyczajicie ode mnie, to co wtedy będzie? Słuchajcie moich głupot. Nieraz się te głupoty coś tam przydadzą, nieraz te głupoty jakieś wnioski idzie wyciągnąć, tak? Nie każdy mądrze mówi. Ale kapucha mam ładną, mimo wszystko, że ślimaki mnie ją trochę trąbiły. Dzięki, na razie i pozdrawiam.